Cześć, witajcie. W kolejnym dniu powiem wam, że nie ukrywam, że teraz bardzo mało słodyczy jem właśnie przez to, że zaczęłam mniej vlogować. Pewnie powiecie, Boże, przecież ostatnio na odcinku jadłaś słodycze. Tak, jadłam, ale z reguły te filmiki są nagrywane dużo wcześniej, albo w poniedziałek, albo właśnie dużo później, czyli w czwartek. Więc jak widzicie, kurczę, ta ilość słodyczy bardzo zmalała, co mnie bardzo cieszy, myślę, że was też cieszy. I przestawiamy się bardziej po prostu na zdrową żywność. Aczkolwiek, tak jak już mówiłam wielokrotnie, jak będę miał jakieś słodycze z zagranicy, które jeszcze nie próbowałam, bądź jakieś właśnie jakaś dobra, zdrowa żywność też z zagranicy, czy z Polski, czy właśnie tak jak mówię, czy w Polsce coś nowego się pojawił, bądź za granicą, to na pewno będę to testować. Na pewno z tego w 100% nie zrezygnuję, bo po prostu lubię słodycze, jestem łasuchem i ja się do tego przyznaję z ręką na sercu, a nie, że będę jadła kupę słodyczy i nagle będę mówić, kurczę, ja nie jem w ogóle słodyczy, ja w ogóle nie lubię słodyczy. To bym po prostu was okłamała, przede wszystkim siebie bym okłamała, co by było kompletną bajką, kompletną bzdurą. Ja lubię słodycze i się do tego przyznaję z ręką na sercu. Aczkolwiek zdrowa żywność też jest fajniejsza, tym bardziej jak teraz zaczęłam jeść właśnie zdrowie i przede wszystkim zaczęłam chodzić na siłownię, to staram się po prostu te słodycze minimalnie ograniczać, oczywiście pić wodę, nie pić żadnych napojów słodkich, aczkolwiek od czasu do czasu się pojawiają jakieś napoje słodkie, ale raczej staram się pić dużo wody, to jest chyba jedna z podstawowych rzeczy, no i przede wszystkim, tak jak mówię, ograniczyć te słodycze, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Więc tak, i oczywiście was też do tego zalecam, pewnie powiecie, Boże, ale przecież ty jakiś czas temu testowałaś słodycze, to teraz nagle nam fajnie starasz się namówić na zdrową żywność? Tak, będę starać się was namówić na zdrową żywność, żeby faktycznie ta nazwa kanału łączyła się wspólnie z właśnie z tym moim trybem jedzenia, trybem życia, żeby był to tryb życia zdrowy, zdrowszy niż wcześniej. Tak jak już mówię, po prostu dalej tak będę testować, ale będę starać się po prostu zminimalizować te niezdrowe produkty, więc was też zachęcam do tego. Oczywiście, tak jak mówiłam przed chwilą, ze zdrową żywnością, ale na pewno zdrowa żywność będzie, ale jeszcze zostało mi parę produktów właśnie amerykańskich. Są to żelki, na pewno będę chciała je z wielką przyjemnością przetestować i z ogromną chęcią. Żelki, troli, jakieś tutaj jeszcze chipsy, chrupki i oczywiście suszone mięso, to na pewno nie ulegnie wątpliwości, to na pewno przetestujemy, a nie, że ja tu mówię zdrowa żywność, a będę jadła dalej słodycze. Przecież na przed chwilą mówiłaś o zdrowej żywności, a teraz nagle i słodycze nie, dlatego tak jak mówię, te słodycze na pewno przetestujemy, bo chcę je przetestować, sama jestem ciekawa, jak te słodycze smakują, nigdy w życiu tych słodyczy nie próbowałam. Z tych słodyczy to zostało to nigdy w życiu. I te chipsy, to akurat kombosy, czy jakoś tak to się nazywało, to testowaliśmy. Ale tych żelek, suszonego mięsa, tego nie próbowałam. I z wielką chęcią chciałabym spróbować, bo dla mnie jest to kurcza abstrakcja. Tak jak myślę, że dla was, jakbyście jedli coś z zupełnie innego kraju, to też dla was by była to ogromna abstrakcja i też byście chcieli to po prostu spróbować. Dlatego nie ukrywam. Już? Skończyłeś? Skończyłeś, bo chcę kontynuować. No, więc na pewno to przetestujemy, dlatego ja się nie wyrzekam. Kurczę, reszta filmików, te, które są niżej, które wcześniej oglądaliście, tam nie było żadnego testowania słodyczy. Nie, to nie ja, to jakiś mój sobowtór albo moja siostra bliźniaczka. Nie. Dlatego ja się do tego przyznaję. I przede wszystkim potrafię się do tego przyznać, a nie mówiąc nie. Mówiąc dalej, może to nie jest jakoś super zdrowe, ale bardzo lubię. Brzoskwinia w zalewie, to bardzo lubię, lubię, lubię. Ja wiem, że to pewnie jakiś tam ma, ale na to nie patrzę, akurat taką brzoskwinię lubię. Wiadomo, że brzoskwinia świeża jest najlepsza, no ale niestety w takim miesiącu to ciężko dostać brzoskwinię w sklepie, jakąś taką naturalnie rosnącą, dlatego zjem sobie taką brzoskwinkę z puszeczki. Jak powiedziałam, zrobimy wspólnie test Jack Links. Jest to amerykańska przekąska z pateriaki jumbo.
Właśnie widziałam, że tym się bardzo zajadali Amerykanie, nie tylko Amerykanie, z naszej wycieczki też ludzie się tym zajadali. Dlatego kupiłam. Wydaje mi się, że to będzie wszystko podobnie smakować. No zapach taki, powiem wam, o już idzie. Już idzie. Już ona idzie. Kurczę, szkoda, że tego zapachu nie jestem w stanie wam na filmiku przekazać. No zapach bardzo, powiem wam, ładny. A jaki jest, może tak to wygląda, pokażę wam szybko. A jak smakuje? Twarde. Na pewno jest, nie jest tak suche, jak te poprzedniejsze mięsa. Jak człowiek się w to smakuje, jest naprawdę bardzo dobry smak. Mogę bez problemu dać 10 punktów. Powiem wam, na pewno jak jeszcze będę w Stanach, to sobie kupię to i będę jeść. Bo jest naprawdę bardzo dobre. To, co jadłam tu w Polsce, to jest bardzo, powiem wam, dobre. To, co jadłam w Polsce, te testy, co robiliśmy, tego mięsa, które kupiłam czy w Lidlu, czy kupiłam w Intermarché, to się nie równa. Z tym, przynajmniej z tym, to się nie równa. To są zupełnie inne smaki. I to trzeba spróbować faktycznie, żeby ocenić to, bo jest naprawdę to bardzo, bardzo dobre. Jak będę jeszcze w Stanach, to sobie kupię i na pewno przywiozę, bo jest naprawdę spoko. A jeszcze jak zawsze przypominam i chciałam przypomnieć o skrytce pocztowej, którą zawsze znajdziecie pod każdym moim filmikiem. I gorąco was zapraszam do pisania do mnie listów. Będę czytać na odcinkach oczywiście, jak będziecie sobie tego życzyć. Więc serdecznie was zapraszam.